Panie, wysłuchaj modlitwy mojej, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. Tak zaczyna się psalm 102. I jest to wezwanie psalmisty, jest to modlitwa skierowana do Boga, która jest taką modlitwą z jednej strony błagania, z jednej strony wyżalenia się, a z drugiej jest taką wielką modlitwą ufności. Jest to piękny psalm prośby, jest to piękny psalm żalu, ale też właśnie psalm ufności. Można podzielić psalm 102 na takie cztery podstawowe części. Pierwsza to by były pierwsze trzy wersety. Pomijam wersecik pierwszy, no bo to jest taki tak zwany nagłówek. Wiemy, że wiele psalmów ma tak zwane nagłówki. Właściwa treść psalmu rozpoczyna się od wersetu drugiego i werset drugi i trzeci to jest takie wprowadzenie tego psalmu. To jest taka pierwsza aklamacja, wezwanie Boga. To się w wielu psalmach pojawia jako takie właśnie, można powiedzieć, inicjacja, rozpoczęcie, zawołanie do Boga, zachęta do modlitwy. Jeżeli to byłyby psalmy uwielbienia, pojawiłyby się śpiewajcie, chwalcie, alleluja czy wielbijcie. Czyli pojawia się jakieś wezwanie do modlitwy, ale ponieważ tu mamy do czynienia nie tyle z psalmem uwielbienia, tylko właśnie z psalmem raczej błagania, psalmem prośby, psalmem ufności, no to te pierwsze wezwanie to jest takie po prostu skierowanie do Boga takiej aklamacji, wezwania o to, żeby Pan Bóg mnie wysłuchał. Mam coś ważnego do powiedzenia. Chciałbym się z Panem Bogiem podzielić moją sytuacją, moim trudnym doświadczeniem i chcę, żeby Pan Bóg wysłuchał tego mojego błagania. Nie kryj przede mną swego oblicza w dniu mojego utrapienia i nakłoń ku mnie swego ucha. To jest właśnie to pierwsze wezwanie psalmisty, ażeby Pan Bóg był łaskawy na to, co psalmista chce mu przekazać. I to jest ta część wstępna. Później mamy trzy takie zasadnicze części psalmu 102. Pierwsza część właśnie dotyczy tej prośby, tego błagania albo nawet zwrócenia uwagi na trudną sytuację, w jakiej znajduje się ten, który modli się tym psalmem, czy układa ten psalm. To są wersety od 4 do 12. Tam się jeszcze pojawi nawiązanie do tej samej formy w wersetach 24 i 25, ale zasadnicza ta część po wprowadzeniu to są wersety od 4 do 12. I tam pojawia się cały szereg takich poetyckich, można by powiedzieć przenośni, czy takich obrazów, w których psalmista na różne sposoby chce ukazać trud w sytuacji, w jakiej się znalazł. Co się tam wydarzyło, możemy się tylko domyślać, bo psalm tak naprawdę mówi o cierpieniu psalmisty z powodu tego, że spadły na niego bardzo duże jakieś prześladowania, udręki. Dopiero później z drugiej części psalmu dowiadujemy się, że najprawdopodobniej takim kontekstem zewnętrznym tego psalmu jest zburzenie świątyni jerozolimskiej, wygnanie babilońskie, wygnanie do Babilonu. Więc można by powiedzieć, że takim kontekstem historycznym, zewnętrznym powstania tego psalmu było doświadczenie bardzo traumatyczne, trudne doświadczenie dla Izraela właśnie zburzenia świątyni, zniszczenia stolicy, wygnania do Babilonii, przymusowej deportacji. Ale to jest jakby ta historyczna warstwa. Natomiast pamiętajmy, że psalmy wyrażają tak naprawdę doświadczenia konkretnych ludzi w konkretnym momencie sytuacjach ich życia, w bardzo różnych sytuacjach życia. Także ten psalm historycznie, można powiedzieć, ukształtowany przez doświadczenie wygnania babilońskiego, staje się psalmem wszystkich ludzi, wszystkich czasów, którzy właśnie chcą Panu Bogu opowiedzieć o swoim trudnym doświadczeniu, niezależnie jakie ono by było. I psalmista poprzez różne takie właśnie obrazy, które są ogólne, właśnie to zachęca, ta ogólność tych obrazów zachęca wszystkich modlących się, żeby jakby uczestniczyli w tej modlitwie psalmisty. Że te obrazy są na takim dużym poziomie ogólności, że każdy potrafi się w nie wpisać. Swoje doświadczenie, swoje przeżywanie, swoje jakieś trudne sytuacje. Między innymi psalmista mówi o tym, że jego dni znikają jak dym, kości płoną jak w ogniu. Piękny jest werset 7, który takie trzy porównania do ptaków. Jestem podobny do kawki na pustyni, stałem się jak sowa w ruinach, jestem jak ptak samotny na dachu. Oprócz tych trzech porównań
do świata zwierząt mamy te trzy określenia samotności psalmisty w tej części, bo proszę zobaczyć, Kawki na pustyni, pustynia, miejsce odosobnienia, sowa w ruinach, ruiny, miejsce wydalenia, odosobnienia, samotny, jestem samotny na dachu. Czyli psalmista zwraca uwagę nie tylko na to, że doświadcza jakiejś trudnej sytuacji życiowej, ale również tego, że jest w tej sytuacji sam. I to chyba jest takie trudniejsze, jeżeli chodzi o ten psalm i jakby taką sytuację modlącego się. Nawet nie to, że wydarza mu się coś trudnego w życiu, ale że w tej sytuacji pozostaje sam. To jest jakiś taki centralny nacisk w tej części psalmu, właśnie tej lamentacyjnej, bo to czasem tą część od 4 do od wersetu 4 do 12 czasem nazywa się lamentacją. Taka część właśnie takiej skargi czy błagania Boga. Więc centralną właśnie naciskiem psalmisty jest nawet nie to, że on przeżywa coś trudnego, ale że jest w tym osamotniony. I tutaj właśnie, przechodząc do drugiej części, właśnie tutaj oczekuje pomocy od Pana Boga. Bo druga część to są wersety zwłaszcza od 13 aż do wersetu 23. Ta część to jest właśnie z kolei część, jakby gdzie następuje bardzo pozytywne taka przemiana postawy psalmisty, dlatego że od patrzenia się na siebie, na swoją trudną sytuację, psalmista tak jakby nagle rzucił oczy, czy spojrzał na Boga. I nagle przypomniało mu się, czy zobaczył, że w Bogu jest ratunek, że w Bogu jest pociecha, że w Bogu jest jakby pomoc na tą sytuację. I proszę zwrócić uwagę, że właśnie na co? Jeżeli psalmista w tej części pierwszej bardzo zwraca uwagę na tą swoją samotność przeżywania tego trudnego doświadczenia, to drugą część psalmu zaczyna właśnie od tego, lecz Ty, Panie, Ty zaś, o Panie, na wieki zasiadasz na tronie. To zasiadanie Boga na tronie oznacza stabilność, że Pan Bóg jest obecny w życiu, że Pan Bóg jest obecny w życiu człowieka. Psalmista jakby najpierw przyglądał się swojej sytuacji i ta sytuacja jest trudna, przedstawiał ją Bogu, ale kiedy spojrzał na Boga, zobaczył, że w Nim jest pewność, w Nim jest pomoc, w Nim jest ratunek. I autor zwraca uwagę właśnie na to, że Bóg jest stabilny, pewny, zawsze jest tam, gdzie chcemy, kiedy chcemy się do Niego zwrócić, a imię Twoje trwa przez wszystkie pokolenia. Imię Twoje, a przecież wiemy, że imię Boga objawione w Starym Testamencie to jest Echie Asher Echie. Ja jestem, który jestem. Jestem obecny w Twoim życiu, bo to jest obecność zbawcza, obecność taka aktywna, obecność przy człowieku czy dla człowieka. I psalmista przywołuje to imię. Twoje imię, Panie, trwa przez wszystkie pokolenia. Psalmista, kiedy jeszcze przed chwilą bardzo cierpiał z powodu samotności, przeżywania swojego trudnego doświadczenia, nagle uświadamia sobie z całą jakby taką mocą, przekonaniem, że on nie jest samotny. Że nigdy, zwłaszcza w takim trudnym doświadczeniu, nie jest samotny, że Bóg jest obecny, że Bóg jest obecny. I później cała taka piękna część właśnie, można powiedzieć, z jednej strony ufności, psalmista wyraża ufność w Boże działanie. Przywołuje to Boże działanie, bo Pan odbuduje Syjon. Oczywiście historycznie oznacza powrót z niewoli babilońskiej, czy odbudowanie świątyni, ale tutaj chodzi o to nawiązanie do działania Boga, że Pan Bóg zadziała w moim życiu. I autor wyraża taką ufność, taką pewność nawet, można powiedzieć, bibliści mówią czasem o tej części 13 do 23, o tych 10 czy 11 wersetach, że to jest taka część nawet prorocka, bo autor jest tak pewny obecności Bożej, działania Bożego i tego, że Bóg przyjdzie mu z pomocą, że niemalże że głosi, że niemalże wypowiada się w formie tak jakby proroctwa, czyli zapowiadania, że Pan Bóg przyjdzie mu z pomocą, że tu w ogóle on nie ma wątpliwości, że Pan Bóg mu pomoże w tej sytuacji jego trudu. Więc zwróćmy uwagę, jakie dwie różne, można powiedzieć, części tego psalmu, jak dwa różne oblicza tego psalmu. Na początku wielki trud, wielki ból, wielki żal, wielka jakieś prześladowanie i jeszcze przeżywane w samotności. I nagle, kiedy psalmista odwraca wzrok z siebie samego, z własnej sytuacji, przenosi wzrok na Pana Boga, nagle oblewa go fala ufności. Fala nawet takiej pewności, że Bóg mu pomoże, bo w imieniu Boga jest ta pewność. Bóg jest obecny. I on nigdy nie jest w tym cierpieniu sam. I po drugie, że Pan Bóg mu pomoże. On nawet tak wygłasza, tak mówię, nie tylko wiarę w to, że Pan Bóg mu pomoże, ale nawet takie przekonanie, taką pewność. Czyli nawet formę, to jest forma proroctwa, czyli takiej zapowiedzi, że Bóg przyjdzie z pomocą. I ostatnia część, to są już wersety 26 do 29, to już jest taka część hymniczna. Właśnie psalmista jakby
uświadomiwszy sobie to, że jest z nim Pan Bóg, że on nie jest sam, że jest z nim Pan Bóg i to jest wszechmocny Bóg, właśnie nawiązuje do, jakby taką, przedstawia taką część hymniczną uwielbienia Boga, mówiąc między innymi, że to Ty niegdyś osadziłeś ziemię i niebo jest dziełem rąk Twoich. To jest jeszcze większa pewność psalmisty. Jeżeli moim Bogiem jest Bóg, który stworzył niebo i ziemię, który słowem, rozkazem stwarza wszystko, co istnieje, no to ja nie mam wątpliwości, że potrafi przyjść z pomocą także w mojej sytuacji. I to jest piękne takie podsumowanie i piękna, można powiedzieć, nauka tego psalmu, ale przecież psalmy nie tylko mają nas czegoś uczyć, psalmy po prostu mają kształtować moją modlitwę i kształtować moją postawę religijną. I ten psalm właśnie tak to robi. Więc jest taką zachętą do tego, że nawet jeżeli przeżywamy takie trudne doświadczenia czy sytuacje, a przecież każdy z nas przeżywa takie sytuacje w życiu wielokrotnie, to przeniesienie uwagi z własnego tego dołka, w którym się znajduje, tego cierpienia, najpierw na Boga, od razu zmienia sytuację, bo od razu stawiam je w świetle tego, że ja nie jestem z tym sam, a jest przy mnie ktoś wielki, ktoś potężny i jeszcze to doświadczenie psalmisty, że Bóg jest tym, który stworzył niebo i ziemię, że wszystko przeminie, Ty zaś zawsze jesteś ten sam. Pan Bóg jest niezmienny, niezmienny w swojej dobroci.